Oprócz domowego chleba możemy przygotować w tej maszynie również ciasto na pyszne, smaczne, drożdżowe bułeczki. Zaczynamy jak zwykle od składników płynnych. 120 ml wody, 120 ml mleka, 25 ml oleju słonecznikowego. Teraz suche składniki. 400 g mąki pszennej typ 500. 1 łyżeczka cukru w jeden narożnik. 1 łyżeczka soli w kolejny narożnik. I na koniec całe opakowanie, około 7 g suchych drożdży. Jeszcze trzeci narożnik. Zamykamy maszynę. Ustawiamy program na 6. Start. A maszyna zaczyna wyrabiać ciasta. Cały program ma dwa cykle. Wyrabianie i wyrastanie. W trakcie pracy oczywiście możemy otworzyć nasze urządzenie i na przykład, jeżeli mamy ochotę na drożdżowe bułeczki z rodzynkami, możemy dosypać rodzynek. Po półtorej godziny mam pięknie wyrośnięte drożdżowe ciasto na domowe bułeczki. Idealnie się wyciąga. Opruszamy mąkę. Sprężyste, no dokładnie tak, jakbym przez półtorej godziny wyrabiała sama ciasta. Możemy formować ślimaki, kuleczki, serduszka. To na co mamy tylko ochotę. Idealne, jędrne, wyrobione ciasto drożdżowe. Piekarnik mam rozgrzany do 250 stopni, góra-dół. Bułeczki będą piekły się, uwaga, tylko 6 minut. O, jak pięknie wyrosły. Idealne na śniadanie, kolację, obiad, a może pyszne hamburgery domowe.